Was, kochani, bardzo serdecznie w obiecanym i już wcześniej zaanonsowanym konkursie, który został zorganizowany przez serwis keje.pl. A oto, co będzie można w nim wygrać. Replikę ASG karabinku HK416 5,56 mm NATO, czyli to, z czego strzelają nasi gromowcy firmy Boja. 3 repliki hełmów taktycznych FEST, 5 par gogli taktycznych do ASG marki Razor. Dla ciekawostki dodam tylko, że wspomniane repliki znajdują się właśnie na okładce gry Medal of Honor Warfighter. Oraz 20 nieśmiertelników z wybitym imieniem i nazwiskiem zwycięzcy oraz 20 nagród niespodzianek. Cały konkurs bezpośrednio nawiązuje do premiery Medal of Honor Warfighter i został określony przedrostkiem rolowanie. Rolowanie. Co dokładnie będziecie musieli zrobić? Na wstępie tylko podam to, że o wszystkim decyduje łód szczęścia, niekoniecznie umiejętności. Także myślę, że wreszcie konkurs, który będzie absolutnie dla wszystkich. Co trzeba zrobić? Jak to wszystko wygląda? To, myślę, dobitnie zobrazuje Wam druga część prezentacji konkursu i przeniesiemy się w tym celu bezpośrednio na stronę organizatora konkursu. Okej, kochani, w tym momencie, jak przed chwilą powiedziałem, znajdujemy się na głównej stronie konkursu na rolowanie i oto, co trzeba zrobić, by wziąć w tym wszystkim udział. Oczywiście trzeba złożyć zamówienie przedpremierowe i opłacić swój egzemplarz gry Medal of Honor Warfighter pod kątem wybranego zestawu. Mamy tutaj 3 zasadniczo różniące się między sobą zestawy. Zestaw szeregowca, majora i generała. Teraz widzicie, co konkretny zestaw zajmuje. Ja tylko przeczytam. Widzicie, generał na przykład posiada absolutnie wszystko, czyli box w wersji pudełkowej, wersję beta gry Battlefield 4, darmową grę Biclusia, pakiet map polowanie, sniper US Navy Seals, udział w losowaniu nagród, 5% rabatu na Battlefielda 4, torbę sił specjalnych, 10% zniżki na Battlefield 3 Premium, cena na Battlefield 3 konkretna, jeśli chodzi o majora, mamy tutaj 24 zł, 19,90 zł, jeśli chodzi o generała. A także darmowy zestaw gier bez klucza, czyli po prostu opakowanie wersji gry, do której na przykład posiadamy już klucz. Taki ukłon, gratka dla po prostu kolekcjonerów. Absolutnie wszystko, co mówię, czy czegoś dopowiedziałem, o czymś zapomniałem, macie wypisane w opisie tego filmu, czyli cały regulamin rolowania, jeśli chodzi właśnie o konkurs Grom Medal of Honor Warfighter. Oprócz tego do każdego pakietu generała torba sił specjalnych gratis. Ale okej, co robimy? Sugerujemy się głównym przyciskiem weź udział i to zrobimy w tym momencie. Bierzemy udział i w tym momencie decydujemy się, o jaką nagrodę chcemy zawalczyć. Oczywiście bierzemy karabin jako w tym momencie najbardziej atrakcyjny gifcik. W tym momencie ja tutaj podam swój. Ok, akceptujemy regulamin i w tym momencie przystępujemy do losowania. Moja wylosowana liczba to 5898. Oczywiście ja tutaj dostałem potężną pulę, jeśli chodzi o losowanie i o co dokładnie chodzi. Ja tutaj posłużę się przeczytaniem Wam regulaminu, o co dokładnie chodzi z rolowaniem, przy zaznaczeniu i przypomnieniu, że wszystko to macie w opisie tego filmu. Jest to po prostu taka zabawa na losowanie konkretnych, interesujących nas zestawów. I tutaj jeszcze raz się powtórzę. W żołnierskiej ruletce mogą brać udział klienci, którzy zamówili i opłacili egzemplarz gry Medal of Honor Warfighter do dnia zakończenia konkursu, czyli 1 listopada bieżącego roku. Losować mogą również klienci, którzy kiedykolwiek kupili coś właśnie na sklepie keje.pl, ale mogą oni oddać tylko jeden los i do czasu zakupienia Medal of Honor Warfighter ich los nie może świadczyć o zwycięstwie.
Następnie za każdą zamówioną sztukę przysługuje jeden los dziennie. Strzał można przeznaczyć na udział w losowaniu właśnie wybranej nagrody z tego zestawu, który wcześniej opisywałem i obrazowałem Wam przed kamerą. Tutaj posłużę się przykładem. Mając dwie zamówione sztuki Medal of Honor Warfighter, można jednego dnia oddać jeden los na gogle i na przykład jeden na karabin, lub też oba dwa na karabin, zwiększając swoją liczbę. I czym dokładnie są te numerki? W moim przypadku 5898. Oddanie strzału powoduje wygenerowanie liczby z zakresu od 1 do 10 tysięcy. Wygrywają osoby z najwyższymi wylosowanymi liczbami. Także nie, że ktoś coś ładniej narysuje, opowie, napisze, zrobi, przerobi, tylko łód szczęścia. Nic innego. Wygrywają osoby z najwyższymi wylosowanymi liczbami. W przypadku takich samych wyników kilku osób zorganizowana zostanie dogrywka. Zasady dogrywki zostaną podane przed rozdaniem nagród. Rozdanie nagród odbędzie się do 12 dni od dnia zakończenia konkursu. W przypadku wygrania przez osobę, która anulowała swoje zamówienie, wybierany jest nowy zwycięzca z następną w kolejności liczbą. Każdy adres e-mail może wygrać tylko jedną nagrodę w każdej kategorii. Zwycięzca w kategorii głównej, replika karabinu HK416, może wygrać tylko i wyłącznie w tej kategorii. Także sprawa jest prosta, myślę, klarowna w tej sytuacji. Składacie zamówienie, sugerując się konkretnym pakietem i w zależności od swojego zamówienia po prostu losujecie, stąd nazwa na rolowanie, konkretną nagrodę, o którą chcecie się ubiegać. I w tym momencie czekacie i monitorujecie, czy ktoś Was przegonił, czy też nie, i jakie macie szanse na wygranie konkretnej, wybranej przez Was nagrody. To by było tyle. Nie jest to kwestia skomplikowana, myślę, że atrakcyjna, tym bardziej, że pozbawiona tego, na co zawsze narzekacie, czyli jakichś konkretnych takich obostrzeń, które po prostu mogłyby ostudzić Was, Wasz zapał w kwestii wzięcia udziału w tym konkursie. Wspomniany sprzęt został mi wysłany nie tylko w celach prezentacyjnych, ale również by złożyć na nich podpis autograf. Także serdecznie zapraszam do zabawy i życzę Wam po prostu szczęścia i wygranych, tego co chcecie. Po prostu. Hej!